Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 3 i 4 porządku dziennego. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli druk nr 28 oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czyli druk nr 119. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pana Piotra Dudę, w celu przedstawienia uzasadnienia projektu ustawy zawartego w druku nr 28. Jednocześnie uprzejmie informuję Wysoką Izbę, że dzisiaj na galerii naszej debacie przysłuchuje się liczna grupa, delegacja Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, który jest rzeczywistym inicjatorem projektu ustawy. Witamy serdecznie. Proszę bardzo, panie przewodniczący, o zabranie głosu. Dziękuję.